Przychodzą tu seniorzy, ale nie tylko. Społeczne Ministerstwo do Spraw Samotności w Katowicach obchodzi dziś swoje pierwsze urodziny. To nie tylko miejsce, gdzie można tanio zjeść czy wziąć udział w potańcówce, ale przede wszystkim miejsce wsparcia dla osób, które czują się samotne. Aleksander Kral. Pani Grażyna przychodzi do ministerstwa od samego początku, nie tylko jako jego gość, ale również jako wolontariuszka. Zaglądnęłam przez szybki, akurat nie pokazał się Mikołaj, była Marta. Machnęli do mnie, żebym weszła. No to weszłam. Byłam jako pierwszym takim, który ogląda ministerstwo, ale tam jeszcze wtedy gości nie było, bo to może było przed otwarciem. Poczułam się bardzo sympatycznie i od tej pory jestem tutaj. Czuję się jak w wielkiej rodzinie. Otworzymy taką wielką rodzinę. Ludzie samotni dostają tutaj szansę na poznanie nowych osób oraz znalezienie angażującego zajęcia, jak różnego rodzaju warsztaty, koncerty czy dyskoteki. Poza tym do dyspozycji gości jest bistro, w którym można zjeść obiad czy ciasto za niewielkie pieniądze. Potworzyły się takie grupy, spotykamy się co tydzień w takiej grupce 7-10-osobowej. Także to się zaczyna przekładać na nasze zdrowie i na uśmiech. Myślę, że w każdym większym mieście dobrze by było, gdyby takie jedno ministerstwo samotności było. Ja rozumiem, że nie da rady w każdym mieście, ale no, żeby było w miastach. Zadowolenie osób samotnych przekłada się na satysfakcję wolontariuszy, którzy każdego dnia widzą efekty oraz sens swojej pracy. Uwielbiam chociażby te kontakty z ludźmi. To, że tu rzeczywiście zawiązują się, ja to widzę, grupy takie przyjaźnie międzyludzkie. Jak już te warsztaty, które prowadzimy, jak już jakaś grupa się zbierze, fajnie, oni są otwarci i zaczynają ze sobą dyskutować i rzeczywiście sprawiają, że te mniej otwarte osoby zaczynają się coraz bardziej otwierać i to jest piękne. Dziś ministerstwo świętuje swoje pierwsze urodziny. Na kolejny rok ma już nowy cel. Chce odczarować słowo samotność, które nie musi być przypisane jedynie do seniorów. To się utarło, że myślimy sobie, że samotne osoby są zawsze starsze. My już dzisiaj wiemy, coraz bardziej wiemy, że jest dużo osób, które w wieku, nazwijmy to takim produkcyjnym, z przyczyn życiowych, rozwodów, rozejść, są też samotne, potrzebują wsparcia. Coraz więcej ludzi młodych, którzy są odrzuceni czasami przez swoje środowisko, nawet i rodzinę, i te osoby też potrzebują właśnie dotyku. Będą oni mogli dołączyć do osób starszych, którym już od roku Ministerstwo do Spraw Samotności zapewnia wsparcie psychologiczne, terapeutyczne oraz prawne.